uwag do projektu zmiany studium Krakowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa? Będę zapoznawał Państwa z projektem studium, bo jest to dokument tak obszerny z wieloma informacjami, które poświęcam też to mailowo, przypominałem składać ewentualne uwagi. Wpłynęła tylko i wyłącznie jedna od Pani Marii Szafranic, stąd komisja ją uwzględniła i chodzi o teren między ulicą Zieleńskiego a ulicą Skrzatów, która przylega do bulwarów Wiślanych i intencją Pani Marii było to, żeby tak jak jest tam w planie zaznaczone, że zamiast terenów usługowych ten kawałek chociaż tego, nie mówimy o całości, tylko naprawdę jakiś niewielki fragment był przekształcony na teren zieleni urządzonej, czyli parki. Myślę, że jak najbardziej do tego wniosku można się przychylić. Szanse, no, zobaczymy, ale oceniam już po Marii. To jest na dalej w zarządzie wojskowej. Nie wojskowej, jak jest mieszkanie wojskowej, jest gminą wojskowej. Ja tam dzisiaj byłam, panowie, już tam, bo zainteresowałam się takimi drzewami, to znaczy pniami tam pociętymi. Bo trochę mnie to zaniepokoiło, że to tam wycinają jakieś drzewa, ale pan na podziemni mi mówił, że na wartowni, że to przywieźli to drewno po coś, pocięte w takie wele. Natomiast mówił mi też, że tam będą rozbudowywać tą wartownię, bo znaczy no, burzyć tą, budować nową, czyli wojsko się tam okopuje. Znaczy, że nie mają zamiaru opuścić tego terenu. Pani Magdo, to wystarczy jeden rozkaz, oni momentalnie się wynoszą. No ale nie, to widocznie jakiś rozkaz był, skoro mają się zamiar tam rozbudowywać. W związku z tym, no chyba gdzieś na górze nie bardzo przychylnym okiem patrzą na nasze pomysły. Ja powiem tak, że to jest, myślę, że kwestia czasu, kiedy wojsko się tam wyniesie, bo to jest tak teren. Minister już nie mamy naszego. Tak, jesteśmy. No ale na to jesteś od wielu lat, także... Teraz tak będzie jeszcze dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy się wydaje, że tutaj wygląda to tak, tutaj ten zapis, aby to po prostu cały ten kawał tego terenu miał być jednym rządzonym. Tam w tej chwili jest bodajże zapis, że ten teren rezerwuje się właśnie pod ten centrum muzyki i tam trzeba będzie zrobić plan zagospodarowania przestrzeni. My tutaj proponujemy, żeby cały ten był dzielony. Część to nie było. Część, część, tylko że nie jest tutaj to sprecyzowane. Tak, nie. Jest napisane, że już. Bo właściwie ta cała jednostka wojskowa została podzielona. Część jest jeszcze w wojsku. Tak. Tam gdzie są te wartownie i te działa i te inne rzeczy. Natomiast część jest właśnie już w tej agencji mienia. I w tej agencji mienia właśnie proponuje się to centrum muzyki. Dlatego komisja zapisała to w ten sposób, że zmienia się przeznaczenie części terenu jednostki wojskowej położonej między tymi ulicami, przylegającego do bulwaru. Więc to nie chodzi o dalszy rzędy, tylko ten przylegający najbliższy. No tak. Zdawało się jasne. Druga sprawa, uwag jest strasznie mało, to jedna uwaga dla wojska. Ale my zgłaszamy się adresie, proszę. Nie. Tutaj ta sprawa wynikała na spotkaniu z mieszkańcami w środę, bodajże to było. Tutaj przewodniczący się, wiceprzewodniczący się zobowiązał, że wniesie takie uwagi do studium, jeśli chodzi o ten teren, tam gdzie ma być budowany ten biurowiec. Żeby pisać to jako zieleń rządzony. Chodzi o los Skwera i jego, tak? Tak, żeby pisać jako zieleń rządzony. No ja to nie wiem dlaczego. Ale ja zrozumiałem Panie Jarku, że w tym momencie nie ma ogłoszonego jakby studium. Nie ma ogłoszonego, my dopiero możemy wdrożyć uwagi. Kiedy już jest ogłoszone, że na przykład jest projekt studium. To jest właśnie projekt. Ale nie tego terenu. To jest chwila, żeby składać ostatecznie poprawki. Tego terenu. Całego Krakowa. Całego Krakowa. Do 19. Jeśli chodzi o ten rejon tutaj przy skwerze, to jest jako terenu typowy.
Do 19 sierpnia można składać uwagi, także już nie będzie możliwości złożyć tego, bo sesja jest po 19 sierpnia. Tylko popiszę go w nowo, a do 19 sierpnia można składać. Żebyśmy zdążyli z tym, ale to nie, no to przecież ja podczas komisji powiedziałem o tym, żeby to dopisać i nie ma zadania. To proszę złożyć w takim razie sprawę. A chyba, że po prostu może się nie Możemy pismem i tak samo mieszkańcy mogą zgłaszać te wszystkie uwagi do ministra prezydenta i do OLO. Uwaga podjęta na sesji Rady Dzielnicy, no wierzmy, że ma swoją wagę i rangę. No. Chcieliby w to wierzyć. Mogę w tej kwestii? Byłem na tym spotkaniu, widać było, że ludzie są zainteresowani, to ciekawe, zmienia się jakby struktura wiekowa ludzi, którym się to niekoniecznie podoba w działaniach miasta. Są to ludzie młodzi, którzy jeszcze kiedy było pierwszy raz, o tym była mowa na początku lat 90. jeszcze ich nie było na świecie. A w tej chwili przychodzą tutaj, mówią jasno, nie podoba nam się to i oczekujemy jakichkolwiek działań. I myśmy powinni rzeczywiście to wpisać do uchwały. Pisać jasno, a to, że ludzie będą sami zgłaszać komitety protestacyjne, czy komitety osiedlowe, które tam się tworzą i będą się to osobno, ale my musimy jako poprawką, ja sugeruję, że po prostu poprawkę po komisji przyszła. Dokładnie dotyczenie tego terenu całego. Ja mogę pisać. No, wtedy trzeba podać numer działek po prostu. Nie wiem. Bo określić po prostu, który teren. Teren, bo my możemy również pomiędzy, tam jest, tam są ulice, ulicą Sądową, a ulicą Powstania Warszawskiego i określić od Ronda Mowickiego do obecnych budynków, jak się nazywają, Wikroskur? Tam był. To jest ten teren. Na teren zieleni urządzonej ZU.
Znaczy trudno powiedzieć, gdzie jest granica tego skweru, bo być może oni uważają, że granica jest na tej takiej prostopadłej do Alei Powstania Warszawskiej, która jest remontowana, a to, co jest bliżej hotelu, uznają, że to chyba już nie jest skwer Eliego i dlatego to może zabudowują. Może nawet w tym skweru Eliego. Żeby to już zaznaczyć, tam jest zielone. Nie, tylko jasno zielone. Jakaś granica. Nie, nie, to są nie, 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 to jasno to jest granica miasta. Sylwety miasta. Jakieś jednostki. Rozumiem. A gdzie są te usługi zaznaczone? Tu jest, tak, na tym czerwonym trochę. Tu jest tam, tak, to się tak. To jest bardzo niechodzi. Nie, tam nie będzie, to jest tak, zbyt przedłużenie się nie przejść. No to słuchaj. Tak, U na Z. Głosujemy, jeszcze raz przeczytam. A ja jeszcze mam taką propozycję, że może Bruce napisać, że jest to podjęte w związku z protestami mieszkańców. Dobrze. Tak. Dodatkowo uzasadnienia. Znaczy jeszcze może paragraf jest pisać, że uwzględnienie następujących uwag. No. Trzymać charakter tego miejsca takiego. To proszę mi podyktować. Wnioskowany teren może tak. Wnioskowany teren. Wnioskowany teren może. To był wnioskowany teren. Odnosimy się do tego drugiego. No właśnie. Właściwie od jak dawna? Zawsze. Od wielu lat na od kilkudziesięciu. No niektórzy mówią, że wcześniej były kartofliska, prawda? To też było zielone. Od kilkudziesięciu. Że od kilkudziesięciu lat. Odkąd pamiętają najstarsi tak, od kilkudziesięciu lat. Są terenami zielonymi, rekreacyjnymi. Wrosły krajobraz, tradycje, dzielnicy. I powinny takie pozostać. I tradycja dzielnicy. I takie powinny pozostać. Protestujący przeciwko zabudowie tego terenu budynkiem biurowym.
Rada Dzielnicy Przeciwniki, mieszkańcy. Którzy protestują przeciw. Przeciw zabudowie. Planom zabudowy. Plan. Protestujący przeciwko planom zabudowy z tego terenu. Teren. Ale do którego? No tego, o którym piszemy. Zielonego. No a teren. Tych też. Ale to jest teren. To jest teren. Jeszcze bym dodał. To są źle widzę, bo nie dobrze byście tak ludzie posłali już drugą terenu. To musi to rozliczyć. To dwa chyba się, ad jeden i ad dwa, nie? Ad jeden i ad dwa. Uzasadnienie. Ale co my też możemy, żeby protestujemy, że chcemy, żeby były tereny zielone, były przy polowaniu śmieszne, ale pasuje do tego, że są terenami recyjnymi. No tam nie było. Bo tu na terenach zielonego przy sądach, to tam trzeba dopisać również, że w okolicy nie znajduje się żaden otwarty teren zielony. Że nie ma żadnego innego. Jest to jedyny czarnocłowo. Ktoś powołuje się ci, że tam jest jeszcze ogród botaniczny. 10 zł. I że są ogródki działkowe, nie wiem, że będą zabudowane jakoś. Są zabudowane, ale są tam. To są zamknięte tereny. Nie, to nie. To zwykle tak pisałem.
Ale to już się dzieje, bo tam są załatwiane. Ale to na tą część pod tą centrum. To ty zarządza przyszła wystawą. On zarządza mieszkaniem. Dobrze, no to ja przeczytam drugi fragment do pierwszego punktu. Rada Dzielnicy Drugiej Brzeguszki od kilku kadencji stara się o utworzenie na tym terenie Parku Nadwiślańskiego. No i dobrze, tak, ja nie mam dobrze. Wszyscy mają sprawę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, teraz głosujemy nad całym projektem po poprawkach. Kto z Państwa jest za? Siedemnaście.